to szkolenie pozwala nam rozpocząć tą współpracę szkoleniową z wojskami brytyjskimi. Mam nadzieję, że ona będzie kontynuowana z sukcesami. Me and my soldiers are here delivering a train the trainer package in close quarter battle and urban operations. Poziom jest wysoki, więc dużo zaangażowania i determinacji z każdej ze stron. Szkolonymi są żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej oraz funkcjonariusze Straży Granicznej. So we're training approximately 20 TDF personnel and we're giving them basic to advanced close quarter battle skills, but we're also teaching them how to instruct so that this skill set can be disseminated across the wider TDF. Dzięki temu szkoleniu tak naprawdę sprawdzam swoją do tej pory nabytą wiedzę. Mogę dzięki pewnym aspektom, które przyszły do nas wraz z instruktorami z Wielkiej Brytanii, które te procedury oni wnieśli, oni nam je przedstawili, z którymi do tej pory spotkali się w świecie, w różnych rejonach świata, w których bywali. I dzięki temu, przekładając to na naszą współpracę, jak i nasze szkolenie, cały czas mogę iść do przodu i możemy to rozwijać. Szkolenie jest przeznaczone do rozbudowy potencjału instruktorów w zakresie walki w terenie zurbanizowanym. Teraz będziemy doskonalić opanowywanie budynków, bo już ten, nazwijmy to, etap podstawowy mamy za sobą, więc będziemy doskonalić opanowywanie budynków. Będziemy skupiać się już na delegowaniu obowiązków w dół od szczebla plutonu na drużyny. Today we're at a stage where the troops are experienced enough to conduct platoon clearances of buildings. So last week we were working at squad level, we're now doing platoon level where we elect a platoon commander, we give him a battle scenario, give him some time to make a plan. And then he gives the orders to his troops and then implements that plan. This allows them to take into consideration the wider tactical context, and as well as conducting close quarter battle, he also has to manage prisoners and casualties as well. Podchodzenie pod budynki, zdobywanie pomieszczeń, na pewno współpraca z zespołem, komunikacja, jakby dynamika w tym wszystkim. No i brak jakby takich zahamowań, żeby po prostu działać, się nie zastanawiać. Będziemy doskonalić procedury dowodzenia w trakcie podejścia pod obiekty i opanowywania tych obiektów. This training course is modeled on the British Army's Close Quarter Battle Instructors course and its Urban Operations Instructors course. So we take elements of that. This is a shorter course and we develop something that is tailored for the training audience. Kurs dedykowany jest do walki w terenie zurbanizowanym, typowo na walki w pomieszczeniach, walki w mieście. Jako Straż Graniczna, Wydział Zabezpieczenia Działań Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej, mamy swoje procedury na takie działanie, ponieważ normuje to nasze zadanie, zadania, które wykonujemy na co dzień. Te szkolenie daje nam możliwość sprawdzenia procedur, które mamy już wypracowane, jak i doskonalenia dalszych procedur, w których razem współdziałamy z żołnierzami Sił Zbrojnych RP. Poznajemy procedury wojskowe, możemy dzięki temu wytrenować wspólny schemat, który pozwoli nam na dalsze działanie w sytuacjach, które postawi przed nami życie. What we do seek to do here is to prepare Polish TDF to conduct offensive operations and defensive operations in any urban environment. As well as the training that you see here today, which is very practical, there's also a considerable amount of theory that is delivered in the classroom, where we talk about how to understand different kinds of urban environments, residential to industrial, subterranean, and how to conduct, some of the considerations for conducting operations at the battalion, company and platoon level. Na pewno najtrudniejsze w zdobywaniu terenu zabudowanego, zurbanizowanego jest fakt, że jest to olbrzymie ryzyko. Olbrzymie ryzyko poniesienia strat własnych wśród własnych żołnierzy. Jest to teren stosunkowo prosty do obrony przez przeciwnika, natomiast bardzo ciężki dla atakujących do skutecznego jego zajęcia. Teren charakteryzuje się tym, że w wielu miejscach można założyć odciągi, różnego rodzaju pułapki, zaminować wiele obiektów, dodatkowo obrońcy są ufortyfikowani w
zasłoniętych, osłoniętych pozycjach, więc jest to bardzo ciężkie, żeby taki rejon efektywnie zdobyć i żeby taki rejon bez strat opanować. Jest to praktycznie niemożliwe. Dużo możliwości i dużo nowości. Dzisiejsze zadanie polega na tym, że dowódca kompanii walczącej w rejonie wysłał nasz pluton celem opanowania budynku, który leży na styczności z wojskami przeciwnika. Także naszym zadaniem jest sprawdzić, czy nikogo tam nie ma, jest tam przeciwnik, zneutralizować, a następnie opuścić budynek, żeby przygotować naszą kompanię i wyższe pododdziały do realizacji zadań w tym obszarze. Myślę, że instruktorzy wojsk brytyjskich, przekazując nam dodatkową wiedzę i umiejętności, bazują również na wiedzy, jaką pozyskali w tym zakresie, również z tego konfliktu. Regardless of where it is in the world and regardless of the conflict, the world is becoming increasingly urbanized and urban centers are often the military objective for adversaries. Therefore, we need to be prepared to operate in them. Operating in an urban environment is a very complex thing to do with many different considerations that you wouldn't have to think about in the rural environment. And so the training for this kind of operation is vital, and it's also proved to reduce casualties in an urban environment quite significantly. Mam szczerą nadzieję, że będziemy ją dalej rozwijać, że będziemy wdrażać również swoje procedury bardziej adekwatne do warunków panujących tutaj. Mam nadzieję, że nasza armia jeszcze bardziej skupi się na obronie rejonów zabudowanych, na walce w rejonach zabudowanych, bo jest to niestety, jak pokazuje przykład ze wschodu, przyszłość. Sytuacje, które są dookoła nas, które dookoła naszych granic, naszego kraju się odbywają, również dają nam możliwość wyciągnięcia jak najwięcej z tego kursu, dają nam możliwość sprawdzenia tych procedur, które mamy, dowiedzenia się o nowych rzeczach, które występują za granicą cały czas, dzięki tym informacjom, które uwzględniamy, a możemy cały czas być o krok do przodu, cały czas iść w stronę zagrożenia, które przed nami stawia życie. So the students will be assessed throughout the course. Tomorrow they will be assessed on teaching, so they will deliver the training and we will assess them on their ability to instruct, and then we will finish with a final attack that tests all the skills that have been taught throughout the course. Oceniam je jako bardzo dobrze poprowadzone, oceniam je jako bardzo profesjonalnie poprowadzone, oceniam je jako dużą nowość. Nie ukrywam, że bardzo cieszy mnie to, że doświadczenia z teatrów wschodnich wpływają na to, że jednak szkolimy się w terenie zabudowanym, zurbanizowanym. My unit is a line to Poland and the TDF in particular, and we are persistently engaged with the TDF seeking to not only better their capability, but also increase interoperability between our two organizations. Wydział zabezpieczenia działań jest przewidziany do tego typu zadań. W naszym codziennym szkoleniu, w cyklu szkolenia, takie sytuacje są przewidziane, do takich sytuacji jesteśmy szkoleni i dzięki temu możemy uczestniczyć w dalszych szkoleniach z siłami zbrojnymi. Cały czas możemy uczyć siebie wzajemnie, my ucząc się wojska, wojsko ucząc się nas i dzięki temu wypracować jeden schemat. Będziemy mieli już opracowane dzięki takim szkoleniom procedury, będziemy mogli reagować na zaistniałą sytuację. Brytyjczycy podchodzą bardzo metodycznie do swoich procedur. Uważam, że jest to zaleta, ponieważ osiągnięcie pewnego standardu i dobrnięcie do tego standardu przez pododdziały umożliwi walczenie na tym samym poziomie przez różne pododdziały, więc niezależnie gdzie którykolwiek z nas bądź którakolwiek z nas trafi w przyszłości, będziemy mogli mieć takie same procedury. Chciałbym, żebyśmy takie procedury, na przykład jeżeli chodzi o walkę piechoty, mieli ujednolicone. Personally, it's my belief that the NATO's strength lies in its ability for interoperability, and anything we can do to improve that will improve the effectiveness of NATO. Poland in particular is becoming a key member of NATO, and so that's why it is a focus of ours to increase our ability to work with and through
Polish Pants? Jestem w Wojskach Obrony Terytorialnej, więc jak mam tylko możliwość, to się rozwijam i kształcę, poszerzam swoją kompetencję. No nie ukrywam, jest nas mało, jeśli chodzi o kobiety, takie zaangażowane i chętne, żeby działać, żeby się szkolić. Uważam, że jest to nowoczesny model szkolenia, nowoczesne techniki szkolenia są też używane, takie jak właśnie używanie zestawów konwersyjnych do karabinów broni, dzięki czemu możemy efektywnie wymieniać między sobą ogień w pomieszczeniach bez szkody dla nas samych. Co jeszcze bardziej urealnia szkolenie i uświadamia nam, jakie to jest ryzykowne i jakie to jest trudne, żeby walczyć w takich warunkach. Bardzo wartościowy, bardzo dobrze przygotowany merytorycznie, jak i sytuacyjnie. Sam poligon, na którym tutaj jesteśmy, bardzo odzwierciedla realia życiowe, realia miejskie. Myślę, że takim elementem, który mógł wszystkich najbardziej zaskoczyć, no to było to, jak o wielu rzeczach trzeba myśleć, kiedy wchodzi się do tych pomieszczeń, bo układ każdego budynku jest inny, więc też trzeba bardzo szybko myśleć i podejmować decyzje. To jest chyba najbardziej zaskakujące. Łatwy przekaz informacji. Są również osoby, które tłumaczą, ale się okazuje, że z dnia na dzień każdy tutaj coraz więcej rozumie. Jedną z wielu rzeczy, którą można z tego kursu wynieść, jest to również nauka, szlifowanie języka angielskiego. They're very good students. The TDF has TDF soldiers have a wide range of different experiences. Some are very experienced, some not so much, but all are very enthusiastic to learn and myself and the other British soldiers here, we've trained soldiers all over the world. In Poland it's very easy. They're very willing students. Ja jestem z nich bardzo zadowolony. Myślę, że instruktorzy również.